Także proszę Państwa, dzisiaj nasza firma Google, Państwo zobaczą, jaką ona ma pamięć, ta firma Google, i sprawdziła wszystko, co się dzieje na tam C35 i wszystko, co na Lubelskiej 32. Także proszę Państwa, to nasza firma Google zauważyła dzisiaj na tamce 35, a na Lubelskiej 32. Właściwie to wszystko jest to samo. Czy tutaj do tej Matki Boskiej się modlą, bo to przyszli po zupę do zakonnicy. Ta zakonnica ciągle zaczyna potem drwić, zaczyna potem kpić, a zaczyna tupać i się i mówi tak: och, jak nie przychodziłeś, to tam na Miodową do kapucynów, tam zasiłek dają, tam takie różne rzeczy, takie, po prostu jak ktoś nie przychodził, to lepiej, żeby nie przychodził, bo potem przyjdą na paczki i tak ona nie wpuści, przecież bo to ta zakonnica. To ta zakonnica, co was tam załatwiła, ale żeby też nie po kolei macie w głowie, trzeba było wiedzieć, że ona, jak ktoś chodzi, to wpuści. Codziennie przychodzi. To są stali jej, ona coś tam czasem przyniesie, tam jakieś suche chleby. Tutaj na Lubelskiej, proszę bardzo, po całym chlebie, chrupiące, z piekarni, krojone. Proszę, wiesz, wszystko jest... Zupy się najedzą na cały dzień i potem leżą tam pod torami. Denaturaty piją, jak kto postawi, to nie daj Boże. Także wiesz, właściwie to na jedno wychodzi, bo już myślałam, że na tej Lubelskiej to jest lepiej, bo to jest Caritas, bo to... To znaczy tak, prawosławnych to może 1% na 99% całości, bo mówi się, że Caritas to jest prawosławno-katolicki, świecki. No ale to gdzie to prawosławny? To przecież to nie te tereny, żeby tu byli prawosławni. Także proszę Państwa, przychodzą po denaturacie, lepiej żeby sobie potem ten, prawda, denaturat, no, zaaplikowali. A nie, bo ta Iza też mówi, dzisiaj też się gdzieś w kuchni schowała i wyszła ta stara jędza, która udawała taką szlachciankę i wiesz, no i każdemu coś przypnie, jak głupi jest. Tam jeden taki siedział, co nie chciał do talerza, bo nadstawił się z tym garnkiem. Ona oczywiście, że mu wlała, bo miała, ale jednemu raz powiedziała, że nie wlał sobie do talerza i czekał, a to co to mnie obchodzi, to trzeba było myśleć tak do niego, że jak nie jesteś chytry, no to nie będziesz miał więcej. Ja ci do talerza nie naleję, bo w talerzu masz pełno, a do kubeła nie wleję, bo nie mam tu za dużo. No tak. No i takie... 10 litrów. Pod pretekstem, wszystko z łaski, oszukane. To nie jest tak, jakby się komuś myślało. Jak ktoś przychodzi regularnie i sobie tak, jak kto nie widzi, sobie wleje do kubła i że już to ona bardzo chętnie do talerza nalewa, a jak ktoś nie je do talerza, bo myśli, że sobie zaoszczędzi na kubeł, to nie zawsze się to udaje, bo oni mówią: nie, to nie ma na wynos, to jest tylko na miejscu. Jak zostanie, proszę bardzo, na ostatniej turze, proszę bardzo. No i bardzo słusznie, i do słoików nie, bo pęknie. I co wtedy będzie? I do wiadra pójdzie tutaj cały ten słoik? No, i nie wolno, i nie wolno, i nie wolno. No, a tam z kolei u tej zakonnicy cebula pływała w zupie, a tu nigdy nie pływał tej zupy. Jaka zupa jest, taka jest, każda smakuje tutaj. A tam jak cebula, no to ja pospijam. I ten chłopak mówi: a bardzo ładny. I potem wyszedł, poszedł też tak się włóczyć. Tam gdzie moja szkoła na Konopczyńskiego 4, takie studium, i on tam poszedł tam na schodki w górę, bo ta tamka tak się w górę pnie. I tak mi go szkoda było trochę, bo to ludzie pouciekali od matki i ojca i nie wiadomo czy w więzieniu, gdzie już nie siedzieli. O. No i już taki to wiesz, jak w więzieniu sobie kombinuje, cwani, to co na wolności, tym bardziej będzie to robił. Bo tam w więzieniu wiem, że potrafią różne rzeczy przemycać, ale jak to, przecież tam wszędzie to oni mysz. Mają swoich ludzi naprawdę, no. Takich co tam, wiesz, książki, wiesz, jak bibliotekarz jeździ z wózkiem, jedną książeczkę może mieć wydrążoną, taki, który ma kontakty jakieś, jak u wystarczy.
I tak mówią na przykład na tej tamce, u tej zakonnicy, że tam u Bonifratrów, to tam się upili, zrobili skandal, to ten na początku nie sprawdzał alkomatem, potem zrobili skandal, to już potem ich nie wpuszczają. Ale ja mówię, taka Rumunka się uchowała, taki Ireczek, to on tak potem potrafi prosić, żeby go, wiesz, wpuścili, czy co? I tam na trawkę, bo tam jest zaraz trawka i oni siedzą na tej trawce. Oni to jak te budowle tylko przepływają. Słuchaj, to jest od godziny 6. Przychodzą, można pić herbatkę, kawę można przynieść swoją, woda gorąca, chleb jest, potem za 28 przyjeżdża smalec, kąpią się, piorą na zmianę, bo to bierze mokre, potem na krzakach tamtego, żeby schło, i potem jest obiad w 11:30 u tych Bonifratów. Słuchaj, ja tam kiedyś chodziłam do ogrodu Bonifratru, bo ten ogród jest przepiękny. Siedziałam 1000 razy w aptece, sobie piłam kawkę, bo tam jest saturator i lubiłam te klimaty takie religijne, wiesz, nie kapucyńskie, tylko Bonifratrów, jakiś taki Pan Bóg. Ale jak przejrzałam na oczy, co to jest za Pan Bóg, to niech ich szlak wszystkich trafi. Nie wiem, czy ty czytałaś Wiktora Igo Nędznicy. Ale na pewno nie zwróciłaś uwagę na dwa pierwsze tomy. Jean-Jacques, aktor, to znaczy aktor, główny bohater książki, uciekł z więzienia, przeskoczył przez płot i trafił do klasztoru. I teraz, tak jak on ten klasztor opisywał, to on gorzej go opisał niż w więzieniu. Tak. Po co on z tego więzienia uciekł i zaczął ty podglądać, jak oni się modlą. To było coś okropnego. Nie wiem, czy on tam się dalej w coś wcielił, czy jak, bo to tylko mnie to interesowało, jak on ten klasztor opisywał, że niech go szlak trafi. No właśnie, później z tą małą dziewczynką, z tą kozetą przecież. No. Ja kiedyś jako małe dziecko czytałam te dwa tomy, proszę ciebie, Wiktora Igo, i tę książkę pamiętam z tych dwóch tomów. Natomiast potem, jak poszłam do kina Palladium, proszę ciebie, na złote, jakie to jest kino? Nie, już nie masz też kina Palladium. Słuchaj, było Nędznicy Wiktora Igo, jest to 4,5 godziny. Ale wiesz co, tam nie było żadnego klasztoru, bo ja tylko na to czekałam. Kupiłam sobie taki chrupek i cały czas się zażerałam. Wiesz co było na filmie? Wojna francuska. Ja mówię, to pewnie trzeci, czwarty tom. Oni to rozdmuchali. Tak, bo wtedy była ta komuna paryska. Tak, tak. 1870. I oni to rozdmuchali, a ten klasztor w filmie pominęli. A ja mówię, nie, ja idę stąd, bo to ja już widzę, że to nie będzie. Reżyser miał swoją wizję. Ja patrzę, że nie ma tego klasztoru, nie ma tego Jana. To było bardzo ciekawe, ten opis. Ja bardzo dużo, chyba z 50 kartek, on opisywał ten klasztor. On podglądał ten klasztor, bo on wskoczył przez płot. No tak, to on więc, tam tak górą, no, dachami przecież przeszedł. On nie chciał, żeby tam ktoś go od razu tak, zauważył. Inaczej by go ten, był ten, wszystkie wejścia było poobstawiane i były ten, no, jego portret pamięciowy. No to Wiktor Igo pisze, że tam w tym klasztorze żywy diabeł mieszka. No, tak mi się ten opis podobał. Ja jeszcze w ogóle nie byłam ani, wiesz, Jechówką, ani dobrze jeszcze do mnie nie przyszli, może za 2 lata przyszli. Nie, 5-6 lat po dopiero przyszli. To mi się ten opis tak podobał, no. Ja myślę, to jest po mojej myśli. Dlaczego tutaj ci, którzy się rzekomo do tego Boga modlą, to wszystko robią pod pretekstem, jak ta zakonnica na tamce. A żeby im dać więcej praw, to wiesz, co oni by zrobili? Oni by siebie upodlili do cna. Do końca. No za bardzo poszli w hierarchię. Hierarchię. Jakoś zapomnieli o posłannictwie swoim. Sobie brzuchy napełniali. Ojej, dobra. No więc mieć i być tytuły hierarchii. Oni nie mogli pojąć, co ten Jezus głosił, bo Jezus powiedział, żebyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem, swoim rabbi, nauczycielem. Jezus to tłumaczył, jak krowie na rowie, że wszyscy są równi. Co teraz pisze dużo osób na Facebooku, pozdrawiam, wszyscy jesteśmy równi. A oni, ci faryzeusze, mieli tytuły, jak oni mogli się zrównać z pospólstwem? Nie chcieli, no bo to wiesz. A poza tym, takie pospólstwo w postaci na przykład potem, jak Jana Husa, które to pospólstwo, czyli prości z zewnątrz, no, najniżsi, tak, mieliby zauważyć,
nauki prywatne, no. Ludzkie błędy, odszczepieństwo, odstępstwa, a prawa Boże przekazania pod dywan, no to przecież o to chodziło, to klechy już nie wiadomo, mogły wytrzymać. Był jeszcze Jan Życzka, ale on zginął. Ale prawdopodobnie ty też jesteś wiedźmą i mówiłaś, że ciebie kiedyś spalili na stole. No. I słuchaj, teraz tak, opowiem ci tytuł filmu, no. Możesz go nie znaleźć, zatytułowany Zabawony. No. I to się nazywa Mury, taki dawno nie żyje, amerykański. A to na pewno nie, bo pamiętałabym. Słuchaj, no. To w Białymstoku ten mąż Jechówki Adam puszczał, no. Mi, chodź, kochanie, będziemy oglądały, no. Film. Ta winia niech sobie idzie na zebranie, my pooglądamy. No. I pokazał, proszę ciebie, film. Gdzie to z XV wieku pochodziło, ale na początku nie mówili o tym, że w takim małym miasteczku poszedł facet się kąpać i jego jakiś potwór, no, tak. I pod wodę. I straszna muzyka, no. horror. Tak. Kilka takich rzeczy. Ksiądz katolicki poszedł do chlewca. Z tego zrobił, prawda, opowieść straszną. Ksiądz katolicki poszedł nie do tartaku, do chlewka, piłą tarczową ciął drewno. Ta piła wyskoczyła i po nim zaczęła jeździć, krew zaczęła być. I to było 3-4 takich. I potem o to chodzi. Zabobony. I ten na koniec pokazali, o to chodzi. Krzyczy wiedźma. Przeklnę! Bo oni spalili w jakimś francuskim miasteczku czy gdzie czarownicę. No która tak. Nie była czarownicą. No tak, no ile niewinnych osób jeszcze i ona mówi, przeklnę to miejsce! I to o to chodziło. No i tak. To bardzo pouczający, no. Film. Żeby takie filmy, takich filmów więcej, no. Było, to ja wtedy rozumiem, ma ręce i nogi, sens. Ale głupoty Mars, no wiesz, Janek może... Witek, no. Wyssane z palca, no to przecież wiadomo, że głupota. Janek Witek chciał się tu podniecić, chciał się podnieść swoje te standardy, no ale wiesz, no, do Marsa to za wysoko. Ale żeby te standardy, wiesz, były inne, tylko narzekał, nic. Ale no, wiesz, ale coś myślał, tak, żeby... No dobrze, ale że nie myślał, a nie działał. Że to coś, co on widzi, to to nie jest to, że tam gdzieś coś lepiej na Marsie, a to tak. Tu szukał. A to jest to dobre. A koło siebie, a nie tam we wszechświecie. No ale on nie umiał, on miał schizofrenię. Tutaj ja koło siebie trafie. Robaki wyskakiwały za ściany. Nie, tutaj to leptoidy pod tym zlepem. No reptoidy, ja mówię, słuchaj Jaśku, to co mi pokazujesz na Marsie, to jest mały sztur. To nie jest reptoid. A on mówi, tak one zmieniają tę wielkość. Ja mówię, to pod ziemią mówiłeś, że są reptoida, nie na Marsie. Tak, to jest ta rodzina. Ja mówię, dobre. Także widzisz, moja droga. Ten film Zabobony się nazywał, taka dziwny tytuł, ale no nie wiem do czego nawiązywał, do czasów Zabobonu. Nie, to właściwie Zabobony to zawsze były i będą niestety. Ja znalazłam w internecie ten film, ale jakoś tak tylko reklamówki były. Ja to zobaczę, bo teraz jak już zostałam tą kosą internetową, to ja dzisiaj właśnie zobaczę Zabobony Mury. Przez 2 osie pisze, Mury. A reżyser. No bo było na kasecie napisane, to była kaseta Lienta. Już teraz, o, patrz, Janek Witek to ma, ale to nie w dupę, ni w oko wsadzić to. Teraz będzie działało, wiesz, telewizor. Ty, jak szłam na Kickiego, tam do przychodni, czyli musiałam, wiesz, przejść przez Grochowską i tam minęłam, no. te akademii. Nie, właściwie jak były po prawej stronie akademii, no. To tam w jednym takim na poziomie parteru, to jest księgarnia. Kupują jakieś stare kasety. Jeszcze parę. Nie, to już pomyślałam, to chyba wcześniej. Nie, to pewnie za grosz. Też mi się wydaje, no. Ja tutaj byłam w Wódka, jest antykwariat. Miałam Wódka? Książkę o Jacksonie. Miałam książkę Dan Brown. Miałam 3 książki drogi. I on powiedział 8 zł za te książki. Ja mówię, nie, proszę pana, 10 razy mniej to nie. Nawet było i więcej jak 10 razy mniej. To Dan Brown kosztowała 47, to o Michaelu Jacksonie to 12 i tam jeszcze jakaś druga była, tak. Też gruba. A przecież ja to mówię, wszystko waży, no kto by dźwigał, jeszcze czego. Ale poczekaj, jechałam autobusem, no i wiesz co? Pokazuję babce o Jacksonie. Ja mówię, wie pani, jadę, bo ja tak umiem. Wie pani co, jadę z antykwariatu, a ona chce za te 3 książki 8 zł. I pani zobaczy o Jacksonie. A no to ja chcę być. A no proszę bardzo, dwie wypytałam. Za jedną książkę.
To już jakiś czas było, ze dwa lata. Nie wiadomo, co się ale może wydarzyć. No, no, no. I tak handlarze robią, tu pohandluje, tam pogada. Już. Karawana jedzie dalej. Za 20 zł to można, wiesz, no to coś, opłacić coś. No, trzeba do żarcia. Do żarcia, oczywiście. Nawet bułeczkę złoty 40 kupić. 10 przepysznych bułeczek, ale tylko muszą, bo te inne tu, te po 20 groszy, to jest słodka i nutka. Słyszałam. Jest ona po prostu, wiesz, jak ktoś nie ma co jeść, to już do tej to musi kupić, ale niech się pocałuje w dupę. Potem ona przychodzi. Niech się pocałuje w dupę, masz rację. Ona przychodzi, łaskę robi, że przychodzi, bo im tutaj długo nie ma, a tam z tamtej strony po 4 złote za cukier chciały. Mówię ci, w ogóle w tej Warszawie to jest... W ogóle jakieś to wszystko hrabiostwo, wiesz, tylko że schować by było. No ale, ale właśnie o to chodzi, że ten Pan Bóg też nie służy dobru, bo jeżeli ta zakonnica sobie żartuje z ludzi, albo raz kiedyś chodziła i mówi tak, no skąd się to wzięło wszystko, no wy przychodzicie, ja was... On się to wie, ale ona nie powie bezpośrednio, no, tylko tak... A, że niby jako robactwo wypełni go. Tak. Na tej zasadzie, że ona jest od... Siostra Ania, ta zakonnica, ona taka śmieszna. A ten Breżniew mówi, weź ty z tą Anią, mówi, ja mam lepszą zakonnicę na Kawęczyńskiej 4. Może co za zakonnica i tego, i miserków 30 da, sprzedam, i jedzenie lepsze da, i tu dam. Ja mówię, słuchaj Breżniew, ale jak nogę złamałeś, to nie chciało cię przyjąć, tu posiedział, no, żebyś. No nie. A Breżniew, mówi Breżniew, która ze mną jechał i tak na wernisażu, to jeszcze stało z 15 lat. Ja mówię, Breżniew, pij sobie, ciao. A nic, tak kilka razy mordercy. Kilka razy jego, bo on zawsze ma załówkę, od zakonnicy, te proszę, a nie. To co, on dla punktu wojska, co sam to wszystko było. Tak, a co tam w tej paczce jest? Mówi, masz dla ciebie. Dał paczkę, widzisz? A tamte zgagi, bo musiałby się zapisywać, bo nie będzie rady. Tam być na te święta, ja mówię, tam po te święta, to tu plasterek. Ja lubię bałówkę, a nie plasterek. Plasterek to są domy. Tam mają na zasadzie wiórkę i zapisują, wtedy są te paczki. A jak ktoś tam nie jedzie, to przy tej paczki też nie dostanie. To ważne, bo to tam szarpowa, ale bardzo fajnie. Musi dogadać, że wchodzili granie, przynosi, nie ukaż, że się podpali. Przychodzili po nas do herbaty, pili kawę. No i telewizor tam grał w rogu, takie wiadomości, potem zaczęli filmy puszczać. Ale ja mówię to, żeby tu siedzieć, ten 5 godzin, 4 godziny, to trzeba by z kryminału przyjść. Bo to zaczęli przychodzić tacy, że nie 5 czy 8. No oczywiście, że to udają, no bo gdzie pójdą, jak nie do klasztoru. Też muszą to, tą szczęką ruszać, kierować na no, jeden klepie, ale reszta pewno pożaruje. No, zawsze w tym klasztorze trzeba te... No wiesz, no mają, słuchaj, dach nad głową, mają miskę, no to coś muszą, wiesz.
nawet na niby, no. Ale ona nawet tylko 60 zł płaci tym kelnerem, co on miseczki nosi. Płaci. One potem liście tam grabią, taki Robercik, mój kolega, homo, podglądał w toaletach przez te dziurki. O, to nie, no to już naprawdę spoko. To tak, potem już pojechał do kochanka, no. I powiedział, co ja będę tu u zakonnicy za 60 zł i będę liście grabić, tu za bardzo wyjść nie można, bo już na klasztorze. No, on, trzeba się zachować. Ale on coś tam ci tam przyniósł, tam wiesz, ktoś, kto nie widział. Robercik, bardzo fajny ten Robercik, złoci. To jak on był w Łodzi, to poprosili go, słuchaj Robercik, jak chcesz kuchę dorobić, to tutaj jest trupiarni dla ciebie dobra robota. No. Ty, a co? Malowanie zmarły? A to moja Olka kiedyś powiedziała, że ona by chciała skończyć taki wóz, bo przynajmniej klient by się do niej nie odzywał. Boże, jakaś ta dziewucha, co ma pomysły, no. Ja on mówi, słuchaj, tak, no i co, raz zapinam jednemu pas, wiesz, i ten pas pędzi. A ja mówię, co? Wstał. No, przydałoby się. Oj, to... Ale ten Robercik się... mówi tak do mnie, LSD to słuchaj. No. Żywy to ci jeszcze coś może zrobić, ale umarły to ci nic nie zrobi. No. Trzeba się przyzwyczaić. Każdy to wytrzyma. To chyba, że wiesz, ktoś. Pomijając już zapachy specyficzne. Ktoś się boi, no to wiesz, to... No, ale czego się boi, że co? Zapachy to dopiero mam nadzieję, że potem. Ja nie, mimo wszystko to się przebija, zapewniam. No to wiesz, tak jak w trumnach w domu kiedyś trzymali, spało, jak nasza Weronika. No to, to wiesz, też się na pewno cuchnęło, ja tam wiem. Myśmy tego nie podwąchiwali. No, bo... nie cuchnie, nie oszukuję się. No. Nie jak mięso, tylko gorzej. No właśnie to jeszcze gorzej. Jak tata był na tym, bo w domu zabrany gorzej. Na oczki. Ja nie czułam nigdy. Nie? Nie. Lepiej, że nie, bo jeszcze mi się to przyśni, smród się to może tak, przyśnić. Bo to tam przy Akademii Medycznej, już jak się szło ulicą, to już było, wiesz... Smród może było. Się przyśnić, no. Bo to skojarzenia. Poza tym, że zależy, jak już to ma wejść, ponieważ ja mam bardzo dobry, no to wiesz, no to... Właśnie, to zupę jedz jak najszybciej, bo to już do jutra, to i tak... Ja potem przyjdę też sobie tego kąska, zobacz. A ja za chwilę ja muszę się chociaż powrócić przez pokój. Jadę do tego Bubu i zaraz na ten wernisaż na Mazowiecką. Jak chcesz, to przyjdź 18.30. Nie, ja dzisiaj mnie ścięło znów, no to jest mnie ścięło. Ale widzisz, mnie też, bo ja wyszłam, nie wypijam już kawy. Tak, no, potem nie przyjechałam przed Lubelską, wypijam jedną kawę i teraz pół kawy. No bo nie wiem, może powinnam więcej, bo coś się jednak ledwo patrzę chce jakoś tak dziwnie spać. Dokładnie jak kredyt, mam też bileczkę. Bilety lotnicze zarezerwuj teraz, no to wszystko wchodzi. A gdzie lecimy? O bilety lotnicze, o zaraz, loty na Kretę. No ciśnij, tylko zaraz ci będzie propozycji. Tak, dobrze, to jeszcze kasę mi za to dam. A możesz proszę wylosować nawet bilet za darmo. No, ale wszystko. Jest, bilet biletem, ale później trzeba gdzieś spać i coś jeść. A to właśnie. Przepraszam, wiesz. No to lepiej, żeby wygrać wycieczkę. O, teraz w sumie jest ciepło. Jest za ciepło. Teraz się zrobiło cieple, Adano. Także porównujemy. Dzisiaj klasztor na Tamce 35, proszę Państwa, z Lubelską 32, tu gdzie jest Caritas. To raczej taki punkt ateistyczny, chociaż nie wiem, czy Państwo wiecie, na tym gołąbku kiedyś była zakonnica. Ona się opiekowała i teraz możemy to powiedzieć, jak kultura pojechała do Wrocławia, że ta zakonnica bardziej pilnowała tam, żeby nikt nie rozkradł mięsa, kiełbas, żeby to dla ludzi, a nie pod ladą. No, ale to tak mówili, że było lepiej, jak była zakonnica, ale jak ja znam ten gołąbek z 15 lat, to ja tej zakonnicy nie widziałam na oczy. Może 20 lat temu. To była taka przeorysza, która mieszkała tam, gdzie jest Krysza. A Krysza po rusku to jest dach. Jak? Dach, Krysza. Naprawdę? Tak, naprawdę. Poszła babka, wiesz, Polka w Rosji do sklepu. Dawaj, chciała jakieś mięso kupić, puszki. No i wiedziała jak. A ta babka się wystraszyła, mówi, kochana, puszki u nas to są armaty. A no tak, rzeczywiście, cat puszka i catka. No, tak. I ta się wystraszyła, wiesz, a ta głupia nie wiedziała, co chodzi. I tak gada w plecie, w plecie. No niestety się języka nie zna. Taki dowcip jest, że Amerykanie... tego do Japonii przyjechała, mu się suwak popsuł, no i tak pokazuje z góry na dół,
i mu ten ekspert nie dał tego nóż do harakiri, to inny się nazywa do seppuku, bo myślałam, że jest samobójstwo, chce popełnić. Właśnie. A on tylko suwak, no. A no właśnie, no. A jeden facet poszedł do sklepu i takie pustki, z kolei pustki, były takie pustki, a napisane dupa słonia. Proszę, a dupa słonia. Nie, no bez ale nie, no kupił dupa słonia. Da. Poszedł do domu i tak otwiera, a tam jest pusto. Poszedł do reklamacji, reklamować, mówi, proszę pana, to miała być dupa słonia. A ten facet mówi, o cholera, pocelował pan w samą dziurę. Dobrze, to szkabaret. No, także widzisz, to są różne. Tak, czyli miał pecha, można. Miał pecha, no bo dupa słonia się równo dzieli. Albo mięso, albo wóz, albo przewóz, albo dziura.